Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym filmiku. Dzisiaj mam rozkład dla Was partnerski na dwie kobiety. Moja klientka pytała mnie o swoją koleżankę z pracy. Z tego względu, że wiadomo, jeżeli o kogoś pytamy, to zazwyczaj jest tak, że coś nie tak jest w relacjach między dwojgiem ludzi. I moja klientka jakiś czas temu miała konflikt z tą koleżanką z pracy i teraz te relacje nie są, wiadomo, zbyt dobre, tylko że ta koleżanka z pracy nie pracuje, z tego co mi mówiła ta klientka, tak biurko obok, czy nie wiem, obok siebie nie pracują, ale kiedyś pracowały i teraz pracują w innych działach, ale to się tak jakby jakoś pokrywa. Ja nie do końca zrozumiałam, o co w tym chodzi. Może to jest specyfika tego, powiedzmy, stanowiska albo tej firmy. W każdym razie one jakoś i pracują, i nie pracują razem. Nie wiem do końca, o co chodzi. Trudno mi też Wam to wytłumaczyć, jeśli sama tego nie rozumiem do końca. No w każdym razie mamy tutaj rozkład partnerski. I pytanie mojej klientki było takie, czy ta osoba będzie coś tam jej utrudniała w pracy, czy będzie, może nie tyle plotkowała, bo to wiecie, kobiety zawsze plotkują, zawsze coś tam rozsiewają, tylko czy będzie jakieś kłody pod nogi jej kładła. I rozłożyłam rozkład partnerski według Agnieszki Świrskiej. U mnie zawsze po lewej stronie znajdują się karty dotyczące osoby pytającej, a po lewej stronie osoby, o którą pytamy. I rozkład Agnieszki Świrskiej ja Wam prezentowałam wiele razy na moim kanale, ale jeszcze raz przypomnę pozycje, jak się nazywają w tym rozkładzie. Ta karta mówi o tym, jak wygląda sytuacja tej relacji na dzień dzisiejszy, na dzień obecny, moment zadawania pytania. Te dwie karty na górze mówią o zewnętrznej postawie tych dwóch osób wobec siebie, czyli osoby pytającej wobec tej i tej osoby wobec pytającej. Te dwie kolejne karty mówią o tym, jak te osoby się zachowują wobec siebie, to znaczy jakie są może między nimi interakcje, tak? Bo nasza postawa zewnętrzna może zupełnie być inna niż zachowanie. Tutaj są emocje tych ludzi, tych dwóch pań w tym wypadku wobec siebie. Tutaj są okoliczności zewnętrzne, dlaczego te osoby zachowują się, ta osoba w tej karcie, a ta osoba w tej karcie. I na dole są karty mówiące o tym, jak każda z tych osób widzi dalej relacje. Z tą drugą osobą, tak? No i akurat tutaj w tym wypadku wyciągnęłam sygnifikatory. Ja zawsze losuję z talii sygnifikatory, nie wybieram kart. I na tą osobę pytającą jest as pucharów, a na tą osobę, o którą pytamy, jest cesarz. No i akurat jeszcze tutaj spojrzałam pod spód talii, tutaj jest ósemka mieczy. Czyli to tło pytania, ta energia, która krąży wokół tych osób, no dwójka mieczy też to podkreśla, że tam się zbyt dobrze nie dzieje. I tutaj ten rozkład również jest o tyle ciekawy, że są sprzeczności w nim. Ja Wam kiedyś prezentowałam taki rozkład sprzeczności w rozkładzie partnerskim. Chodzi o to, że ludzie często zachowują się tak, że co innego mówią, co innego czują do drugiej osoby i co innego myślą o drugiej osobie. Tutaj w niektórych sytuacjach właśnie tak jest. I dlatego też ciekawy jest ten rozkład. I jeżeli zdarzą się Wam kiedykolwiek sprzeczności czy sprzeczne karty na różnych pozycjach, to jest jak najzupełniej normalne, naturalne, ponieważ człowiek taki jest. Jedno myśli o kimś drugim, co innego czuje do niego, czyli jakieś emocje szarpią nim i co innego do niego wypowiada, inną postawę przyjmuje i tak dalej. To jest po prostu naturalne, tak?
Także psychologowie mają na to konkretne wytłumaczenie, dlaczego tak się dzieje. Tutaj nie będziemy się tym zajmować, bo zajmujemy się teraz tym rozkładem. I tak, ogólne tło tej sytuacji w ósemce mieczy i sytuacja między tymi dwoma osobami mówi o tym, że tam albo jest coś niewyjaśnione między nimi, albo w przeszłości zdarzyło się coś, co i karty to potwierdzają, no i moja klientka poza tym też mówiła o tym, że tam była jakaś kłótnia między nimi, że jedna drugiej coś tam wygarnęła, tak? Że jedna drugiej powiedziała, że czy dała do zrozumienia, że nie będziesz mną rządzić, nie będziesz mną manipulować. No i teraz, jeżeli macie te karty w rozkładzie tutaj, to tu w tych kartach wyraźnie widać, kto komu właśnie to powiedział. Jak myślicie? Która osoba komu to powiedziała, nie będziesz mną rządzić i nie będziesz mną manipulować i ja nie będę się podporządkowywać tobie? No bo te osoby nie są... są równorzędnymi współpracownikami. Nie, jedna nie jest szefem, a druga nie jest pracownikiem. One mają tą samą pozycję w pracy, czyli to samo stanowisko. No i jeżeli nie widzicie w tych kartach tego, kto komu to powiedział, to ja już Wam mówię. Moja klientka powiedziała to tej osobie. A dlaczego? Dlatego, że tutaj jest sprawiedliwość. Na emocjach w tym wypadku, ale czasami bywa tak, że to, co na wątrobie, to i na języku, tak? To, co na sercu, to na języku. Więc moja klientka powiedziała jakiś czas temu tej osobie, o którą pytamy, że ty nie będziesz mną rządzić, nie będziesz mną manipulować i nie jesteś moim przełożonym. I ona w to wierzyła, co mówiła, tak? Bo tu jest sprawiedliwość. Sprawiedliwość wierzy w to, co mówi, wierzy, że ma rację. I w tym wypadku, no taka jest obiektywna prawda, tak? No bo ani ta osoba, o którą pytamy, nie jest szefem czy szefową mojej klientki. Po prostu widocznie tam musiało coś naprawdę być grubo, że jedna drugiej coś takiego wygarnęła. Karty nie mówią o tamtej sytuacji, tylko mówią o sytuacji na dzień teraźniejszy, już jakiś czas temu miała tam miała miejsce ta, no nie wiem, kłótnia, czy to wiecie, takie powiedzenie parę słów prawdy, powiedzmy, prosto w oczy. I te karty nie opowiadają, tak, że wtedy była ta kłótnia, jedna na drugą się obraziła, czy tam coś zrobiła. Ten rozkład już jest po jakimś czasie od tego, ale widocznie, słuchajcie, ta sprawiedliwość po stronie mojej klientki cały czas w niej siedzi, cały czas w niej... Może nie tyle ją gryzie, tylko odwróćmy sytuację, że prawdopodobnie moja klientka poczuła się niesprawiedliwie potraktowana, czy niesprawiedliwie oceniona, no cokolwiek, przez tą swoją koleżankę z pracy. Bo jeżeli tu jest sprawiedliwość, to jeżeli ja mam ją w emocjach, to ja walczę o tą sprawiedliwość, tak? Według mnie jest coś czynione w moim kierunku niesprawiedliwie i dlatego ja kłapię dziobem, bo sprawiedliwość kłapie dziobem. Sprawiedliwość ma gadane, tak? Popatrzcie na adwokatów, popatrzcie na prokuratorów, sędziów, tam słowo się liczy w karcie sprawiedliwości. Więc sprawiedliwość nie może milczeć, sprawiedliwość musi kłapać dziobem. W skrajnych przypadkach będzie plotkować. I jeszcze na dodatek tutaj jest kapłan, czyli te karty, już nieważne na jakich pozycjach one leżą, te karty po stronie mojej klientki mówią o tym, że jakby to sami swoi powiedzieli, racja jest po mojej stronie, tak? Obiektywnie, w papierach, jeśli chodzi o umowy, bo te dwie kobiety, z tego co mówiła moja klientka, one mają równorzędne stanowiska po prostu. Jedna drugiej nie ma prawa wydawać jakichkolwiek poleceń. No ale dobrze, idziemy dalej. Teraz, czy one są na siebie obrażone? Zobaczcie.
Ta moja klientka może niekoniecznie, bo ona powiedziała, co jej na wątrobie siedzi. Tutaj jest rycerz pucharów, czyli jaka jest zewnętrzna postawa mojej klientki wobec tej kobiety. To jest taka, że no dobra, tam było, minęło, mamy i tak ze sobą współpracować, czy musimy się kontaktować, no to jakoś trzeba to po prostu dalej robić. Nie można, wiecie, siebie omijać i obrażać się na cały świat. No ale ta babka, ta druga kobieta, no jest obrażona. Tutaj jest wisielec, więc ona. Znaczy, nie ma tutaj na przykład czwórki pucharów w tym rozkładzie, mówiącej o tym, że jest ciężko obrażona, ma focha, ale wisielec omija drugą osobę. Stara się, może nie tyle schodzić z drogi, co zamanifestować, że w tym wypadku, tak ja to widzę, że twoje słowa, twoja prawda. Jakakolwiek ta prawda by nie była, no w tym wypadku widać, że ta prawda jest rzeczywiście prawdą, a nie czymś wymyślonym. Bardzo uraziła tą osobę, bardzo, wiecie, może nawet jej dumę uraziła, no bo jeśli ona ma tutaj, słuchajcie, cesarza jako sygnifikator, no to powiedzenie takich słów prawdy do cesarza, no to po prostu, wiecie, uraża jego dumę, uraża jego autorytet, jego pozycję, więc cesarz nie zniży się do poziomu drugiej osoby i nie będzie się szarpał słownie, czy tam szarpał fizycznie. On po prostu manifestuje w tym wypadku, tym wisielcem. Ja mam takie wrażenie, słuchajcie, no głupia jesteś, tak? Tak jakby ta osoba manifestowała swoją postawą wobec tej mojej klientki. Jesteś głupia, nie zniżam się do twojego poziomu. Jesteś, no nie wiem, powiedzmy w cudzysłowie, z niższej sfery, ja jestem z wyższej. Wiecie, czasami bywają tacy ludzie. Ja od razu, jak zobaczyłam, słuchajcie, te karty, to miałam właśnie takie myśli. Nie wiem, czy to się zgadza z rzeczywistością, to znaczy z tym, co ta pani sobie myśli po tej prawej stronie. Ale miałam takie po prostu skojarzenia. Dobra, idźmy dalej. Widać, że tutaj to stanowisko, czy te dwa stanowiska, te dwie kobiety w jakiś sposób są ze sobą powiązane i one tak czy inaczej muszą ze sobą współpracować, bo tutaj zobaczcie, jest dwójka monet. Co prawda jest po stronie klientki, mojej klientki, osoby pytającej, czyli na pozycji leżącej, jakie są wymagania i zachowanie. Więc wnioskuję z tego, że te dwa stanowiska i te dwie kobiety, one w jakimś sensie muszą być ze sobą powiązane. Może nie tyle, że one pracują w zespole jakimś. Może mają jakieś fragmenty pracy, tak? I jedna drugiej musi coś pokazać, przesłać, nie wiem, tej praca zależy od tej pracy, coś może być na tej zasadzie, bo tutaj, słuchajcie, jest dwójka monet. I zobaczcie, widać, że ta osoba pytająca, czyli moja klientka, rzeczywiście to robi, bo dwójka monet kooperuje, ale nie kooperuje tak jak trójka monet, tylko tak. Ja Wam kiedyś przy okazji dwójki monet mówiłam, że to jest praca na zmiany, czyli w tym wypadku ja mam wrażenie, i moja klientka też to potwierdziła, że jakiś fragment jej pracy jest dalej przekazywany, i potem wiecie, te fragmenty składają się na całość, i te dwa stanowiska są ze sobą w pewnym sensie powiązane. Ale co mówi karta świata o tym? No, znowu wypinam się na ciebie. Mi się to należy. To znaczy, w tym kontekście ja tak to widzę, tak? Ja mam wrażenie, że ta osoba rzeczywiście może być trudna. Trudna jako charakter, jako osobowość, bo i cesarz mówi o jako sygnifikator, i mówi o tym wisielec, i reszta kart, koło fortuny też. Koło fortuny w emocjach to może nie, ale właśnie te trzy karty na górze mówią o tym, znaczy dwie na górze i ten sygnifikator, że ta osoba albo w tej sytuacji kładzie kłody pod nogi, albo w ogóle z charakteru jest ciężka.
Bo ja się jeszcze mojej klientki zapytałam, czy ta afera, czy ta kłótnia obiła się o ich szefów. I ona powiedziała, że to doszło do szefów. Tam nie zostało, wiecie, nic, żadne gesty ze strony szefów wykonane, że były jakieś, nie wiem, rozmowa między nimi, żeby oczyścić sytuację, żeby może szefowie przyznali rację jednej albo drugiej stronie, ale moja klientka, ta osoba pytająca, mówi, że szefowie wiedzą o tym. I ja mam wrażenie, że jeżeli nie zostały podjęte żadne kroki rozjemcze, dajmy na to, tak, albo wyjaśniające ze strony szefów, ze strony tam kierowników czy dyrektorów, to tak jakby pośrednio szefowie przyznali rację tej mojej klientce. Bo ona w jakimś sensie jest przekonana, że racja jest po jej stronie, widzicie? Tutaj jest sprawiedliwość i jeszcze ten kapłan, osoby wyższe od niej, decyzyjne na stanowisku. Czyli albo nieoficjalnie dali jej to znać, tej mojej klientce, albo nie wiem, może jakąś postawą, no trudno mi powiedzieć. Tym bardziej, że zobaczcie, tutaj jest kapłanka. Jak ta osoba pytająca, moja klientka, dalej widzi relacje z tą kobietą. Kapłanka ma silniejszą pozycję niż król pucharów, widzicie? Bo kapłanka trzyma w pewnym sensie rękę na pulsie, ale po cichu. Pod tym względem, że ona wszystko widzi, wszystko wie. Zbiera informacje, ona nie musi dalej przekazywać tych informacji, ale na przykład może zdarzyć się też tak, chociaż moja klientka tego nie potwierdziła, a ja myślę, że tak może się wydarzyć, że moja klientka będzie zbierała w cudzysłowie haki na tą kobietę, czyli każdy błąd, każde potknięcie. Moja klientka będzie dokumentowała, rejestrowała, o tym też mówi, o dokumentacji i rejestracji takiej oficjalnej, żeby w razie czego, no nie wiem, czy mieć haka, czy po prostu, nie wiem, czy zgnębić, bo słuchajcie, gdyby było zgnębienie, to tutaj by były inne karty, ale tak jakby wykazać też swoją rację, tak? Takie odnoszę wrażenie, bo tak naprawdę, zobaczcie, sygnifikator mojej klientki jest as pucharów i ona nie jest w sumie negatywnie nastawiona, tak? Albo nie jest tak jakby upierdliwą osobą, czy osobowością, charakterem, no bo zobaczcie, jaka tu jest różnica. Tu jest as pucharów, tu jest cesarz, to są w ogóle dwie różne bajki. Cesarz jest może nie tyle wykuty z kamienia, co po prostu jego pozycja jest wyższa niż asa pucharów. To jest to, o czym wam mówiłam. Cesarz nie zniża się do niższych sfer. Uważa, że no, w wypadku na przykład kobiet, tak? Moja pozycja jest większa niż twoja, z różnych względów. Czy tam wiecie, nie wiem, mąż zarabia więcej, czy syn, czy córka jest, nie wiem, lekarzem, prawnikiem. Wiecie, ludzie mają w głowie różne rzeczy i z różnych powodów wywyższają się. Więc ja mam wrażenie, że ta kobieta się wywyższa, natomiast ta moja klientka, mimo wszystko tego, co tutaj jest, te karty, co się pokazały, ona nie do końca będzie działała niezgodnie z prawem i będzie chciała podstawić jakąś, nie wiem, nogę tej kobiecie. Ale będzie miała rękę na pulsie, będzie tutaj wszystko rejestrować, może właśnie, niekoniecznie dalej to przekazywać, ale na wszelką okoliczność tutaj ja mam na ciebie to i to. Dobrze, jakie są emocje tej osoby, o którą pyta moja klientka wobec mojej klientki? Tutaj jest koło fortuny. Ja o kole fortuny w kontekście emocji mówiłam wam w moim filmie o przeznaczeniu i o kole fortuny, więc zobaczcie, jaka tutaj jest chwiejność. Pomimo tego, że ta osoba pokazuje się w cesarzu, nie w cesarzu, tylko w wisielcu na zewnątrz, jaka jest zewnętrzna postawa, jakie jest jej zachowanie i jakie
jest signifikator, to te emocje w kole fortuny mówią o tym, że ta kobieta tego nie przepracowała, co było, co się wydarzyło między nimi, bo koło powtarza się. Powtarza się historia, tak? Historia lubi się powtarzać i koło fortuny tym bardziej mówi o nieprzepracowaniu, bo raz na jakiś czas w formie myśli, emocji ta kobieta przeżywa to na nowo i może dlatego ona się dystansuje, ona się w cudzysłowie obraża i wywyższa, bo ona nie ma tego przepracowanego. Bo może ta moja klientka w tej sprawiedliwości powiedziała, co leży jej na wątrobie, ta odwróciła się napięcie, bo wisielec może o tym mówić, albo zabrakło jej języka w gębie i dopiero na przykład po czasie przyszły jej jakieś riposty do głowy i ona cały czas w swoich emocjach, w swojej głowie, w tym kole fortuny przeżywa tamtą sytuację, ale już nie może nic zrobić, bo to już jest przeszłość i trzeba było zareagować, no nie wiem, na bieżąco, a nie po jakimś czasie. No takie mam wrażenie. I widzicie, tutaj ona ma ósemkę kijów, czyli w tym kontekście mam wrażenie, że ona nie chce bezpośrednio kontaktować się z tą moją klientką, tylko za pośrednictwem czegoś. Może na przykład jest też tak, że te dwie kobiety w pracy zawodowo muszą coś tam omówić i ta moja klientka nawet byłaby i chętna, jakoś oddzielałaby to, co było od spraw bieżących zawodowych. Ta tego nie robi i nawet ona nie chce rozmawiać, widzicie, wisielec, ona nawet nie chce rozmawiać na te sprawy zawodowe, już sensu stricte zawodowe z moją klientką, tylko woli wysłać jej maila. Prawda? I w mailu coś tam napisać. Może też tak być. No i jak ona dalej widzi relację z moją klientką? Tutaj jest król pucharów. Król pucharów jest odwrócony plecami do kapłanki, więc ta będzie dalej, nie wiem, obrażona, odwrócona. Może znajdzie sobie jakiegoś sojusznika, innego współpracownika, albo szefa w typie króla pucharów, albo to może być kobieta w typie króla pucharów, albo mężczyzna. Czy ona będzie tworzyła jakąś w tym sensie jakąś strategię albo grupę przeciwko tej osobie? Nie sądzę, bo król pucharów wskazuje na osobę taką, która wysłucha, która, wiecie, poklepie po plecach, ta się wyżali, ale nie sądzę, żeby ta osoba, o którą pytamy, jakieś dołki kopała, przynajmniej na dzień dzisiejszy. Tego nie widać i król pucharów tego nie wskazuje. Król pucharów może być nadal ciężko obrażony, jeżeli czytamy go w negatywie w tym kontekście. Urażony, obrażony, wiecie, emocje jego obrażone. No tutaj jest cesarz, więc cesarz jest trochę bardziej odporny, jest taki bardziej twardy, ale król pucharów mówi o tym, że i się nie dziwię, bo jeżeli ona ma tutaj koło fortuny w emocjach i ona ciągle przeżywa na nowo to, tak? Albo wracają do niej te wspomnienia ciągle na nowo, nieprzepracowane oczywiście, bez wyciągnięcia wniosków, no to król pucharów może mówić o zranieniu takim, wiecie. To może być duperela, ale może urastać do rangi ogromnego problemu kogoś tam. Dwójka mieczy mówi o tym, że na razie się nie dogadamy, że nie znajdziemy rozwiązania. No tym bardziej mówi o tym ósemka mieczy. Jak to dalej będzie wyglądało, nie wiem, bo mojej klientce zależało tylko na tym, żeby zobaczyła, czy ta właśnie kobieta jakiś tam nie będzie dołków kopała pod nią, tworzyła jakiś sojuszy, nie sojuszy. Nie sądzę. Nie sądzę. Ona może szukać wsparcia u właśnie jakiegoś króla pucharów, bo to może być szef, to może być współpracownik, ale ten król pucharów jest za miękki na to, żeby tworzyć, wiecie, jakieś strategie i
manipulacje i skomplikowane, no właśnie, strategie, żeby kogoś tam zdołować i kogoś doprowadzić do zwolnienia czy zdegradowania. Nie, nie sądzę. Przynajmniej na dzień dzisiejszy tak to nie wygląda. I zobaczcie, jak tutaj karty pokazały to, o czym mówiłam wam na początku. Człowiek co innego mówi, co innego robi, co innego myśli. Może nie po tej stronie, tylko po tej. Tutaj po tej stronie więcej się dzieje, widzicie? Tutaj tak jakby jest... karty są logicznie ułożone w tym sensie, że no jest tam osoba, siedzi sobie przy biurku, nie chce jej się odzywać do drugiej osoby, nie przepracowała to, no i tak tutaj karty pokazują to dość logicznie. Natomiast tutaj karty są bardziej zróżnicowane i skomplikowane pod tym względem, że ja jestem przekonana o swojej racji. Powiedziałam, przypominam, sprawiedliwość musi coś powiedzieć. Musi, bo inaczej się udusi. Chyba nie znacie ani żadnego prawnika, ani prokuratora, ani adwokata, ani sędziego, którzy milczą. Oni po prostu muszą się wypowiedzieć. Więc sprawiedliwość musi się wypowiedzieć, ale pomimo tego, że się wypowiedziała, powiedziała parę słów prawdy, to dalej jest otwarta na współpracę czy wymianę jakichś informacji, nie wiem, przerzucanie się tymi informacjami w ramach pracy. Nie ma w sumie niczego złego na myśli, może nawet też z charakteru nie jest aż taka ta osoba, moja klientka pytająca, aż taka wredna. Ale na wszelki wypadek ja tutaj będę trzymała rękę na pulsie, będę działała gdzieś tam za kulisami i w cieniu, żeby mieć cię na oku, prawda? Co prawda kapłanka nie jest zwrócona w tą stronę, ona jest zwrócona na wprost, tak? Patrzy na mnie, znaczy no nie patrzy, ma oczy zamknięte, ale twarzą patrzy na mnie, ale... Ona wie, nie musi dalej tego przekazywać, ale ona wie i w odpowiednim momencie będzie miała odpowiednie informacje. Okej, to było wszystko. Mam nadzieję, że zrozumieliście moje dryfowanie po tematach, moją gadkę, że to było dla Was ciekawe. Dziękuję Wam za dzisiaj, dziękuję za oglądanie. Bądźcie zdrowi i do następnego.